Cześć. Dziś zapraszam na film o takim starusieńkim medalionie z uroczymi chłopcami. Zaczynam od wyrwania z papieru ryżowego portrecików z chłopcami. Bazę pracy stanowi medalion akrylowy 10-centymetrowy. Obrazki z chłopcami wklejam do niego od środka. Dla uzyskania lepszego kontrastu podmalowuję obrazki białą farbą akrylową. Kiedy klej jest już suchy, skleję medalion. Na boku medalionu naklejam samoprzylepne półperełki. Na medalion naklejam ramki wykonane z akrylu budowlanego. Link do filmu o tym, jak wykonać takie wyciski, zostawiam w opisie. Medalion maluję podkładem, aby uzyskać lepszą przyczepność dla później nakładanych preparatów. Kiedy podkład jest już suchy, maluję medalion tą samą farbą, którą wcześniej malowałam akrylowe rameczki. Medalion ozdobię spękaniami dwuskładnikowymi. Zaczynam od nałożenia preparatu numer 1, a po jego wyschnięciu nakładam dwójeczkę. Spękania wyschną, wcielam w nie brązową pastę woskową. Tą samą pastę nakładam również na brzegi medalionu oraz na akrylową rameczkę. Do starego medalionu pasują stare kokardki. Aby je postarzyć jeszcze bardziej, wcielam w nie tą samą pastę woskową, którą wcierałam w medalion. Link do filmu o tym, jak stworzyć takie kokardki, zostawiam w opisie. Klejem na gorąco doklejam do mojego medalionu wstążki, kokardki oraz kryształek.
wstążkę. Do zawieszenia medalionu również doklejam klejem na gorąco. Zależy mi na jak najbardziej płaskim połączeniu obu tych elementów, dlatego że później będę naklejała tutaj jeszcze jedną małą dekorację akrylową. Ponieważ kryształek wydawał mi się zbyt nowy, jego też potraktowałam brązową pastą woskową. Ostatni element to akrylowa kokardka. Przyklejam ją w miejscu połączenia wstążki z medalionem. Gotowa praca prezentuje się tak. Listę produktów, których użyłam do jej stworzenia, zostawiam w opisie. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.